Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Lesława Jaworowska, autorka książki i opracowanej przez siebie metody Zdrowa Dusza. Zastanawiałyśmy się, jak powiedzieć o tobie, czy terapeutka, czy trenerka, czy jest tyle określeń, może powiedzmy po prostu osoba pracująca z ludźmi, tak? Tak, osoba pracująca z ludźmi, pomagająca im rozwiązywać problemy emocjonalne. Dobrze, to na tym zostańmy. Witam cię serdecznie. Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tych metodach, z których zaciekawiła mnie bardzo mocno jedna z nich, ale do niej wrócimy może na sam koniec, żeby właśnie przedstawić w całej swojej okazałości. Zacznijmy od twojej własnej może metody Zdrowa Dusza i w ogóle od metod, którymi pracujesz. Mogłabyś się pokrótce przedstawić? Tak, ja generalnie pracuję przede wszystkim na metodzie radykalnego wybaczania i na grze Satori, którą tutaj widać na stole. To była metoda radykalnego wybaczenia, była pierwszą metodą, z którą zaczęłam pracować z ludźmi. A później w miarę kolejnych upływających lat jakby zobaczyłam, że ta metoda nie wystarcza jakby do tego, żeby móc w pełni tym osobom, które do mnie trafiały, pomagać. W związku z tym sięgałam po kolejne metody i rozszerzyłam, można powiedzieć, wachlarz tak, tych narzędzi, na których pracuję, o swoją autorską metodę, o metodę EFT i taką grę terapeutyczną 22 iskry życia. Myślę, że jak przy Satori też, jak będziemy o tym rozmawiały, to też troszeczkę na temat tej gry wspomnę. Oprócz tego prowadzę też zajęcia z pisania zamówień do uniwersum. To jest taka technika proszenia wszechświata o to, czego pragniemy albo bardzo potrzebujemy z jakiegoś powodu. Te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony ludzi. Mm-hmm. To co było pierwsze? Co w ogóle ciebie może skłoniło do tego, żeby zacząć pracować z ludźmi? Nie wiem, czy własna jakaś droga, którą musiałaś przejść? Ja myślę, że to chyba u wszystkich, nawet jeżeli się odżegnują od tego i twierdzą, że było inaczej, to myślę, że u wszystkich osób, które pomagają innym, to jest tak, że najpierw chcą rozwikłać swoje własne supełki. Ja dodatkowo wychowywałam się w domu, gdzie o różnych rzeczach związanych z duchowością, z ezoteryką, z naturoterapią po prostu rozmawiało się na co dzień. W wieku lat 10 pojechałam z moją mamą w czas rozwoju duchowego, gdzie ćwiczyłam tai chi z uczestnikami, tak, biegałam po rozżarzonych węglach, więc tak jakby można powiedzieć, miałam dobry start już w dzieciństwie. Nie poszłam w tym kierunku, tak? Bo wiele osób mnie pyta, dlaczego w takim razie nie poszłaś na psychologię. Ja przez bardzo długi czas sama sobie to pytanie zadawałam, dlaczego ja właściwie na tą psychologię nie poszłam. Nawet miałam przez jakiś czas żal i pretensje o to, bo ostatecznie skończyłam studia na Akademii Ekonomicznej. Ale z perspektywy czasu myślę, że bardzo dobrze się stało, że ja tych studiów psychologicznych nie skończyłam, dlatego że mam wrażenie jednak, że to by mnie w mojej pracy w jakiś sposób ograniczało ostatecznie. Także skończyłam inne studia, natomiast ciągle do mnie trafiali ludzie, którzy przychodzili i mówili, powiedz mi, co mam zrobić. Jak ja pytam, ale dlaczego do mnie przychodzisz? No bo ty zawsze znasz odpowiedź, tak? Bo ty zawsze coś masz mądrego do powiedzenia. To było dla mnie takie trochę dziwne, no ale staram się z tymi ludźmi rozmawiać. Czasem się śmieję, że mam taki wręcz niewidzialny tatuaż na czole z napisem terapeuta, ponieważ zdarzały mi się też takie zabawne sytuacje, kiedy pracowałam, bo też nie od razu zostałam trenerką, nie od razu pracowałam z ludźmi, prowadziłam warsztaty, ale przez długi czas miałam tak zwaną pracę w korporacji.
Pracowałam jako handlowiec, więc zdarzały mi się zabawne sytuacje, kiedy umówiłam się z panią z banku na poważną rozmowę, tak, handlową, i ona przez 3 godziny opowiadała mi, jak bardzo czuje się samotna, jak jest jej źle w życiu, i po tych 3 godzinach dopiero sięgnęła po wizytówkę, która leżała na stole, i powiedziała, a czym właściwie zajmuje się ta firma, w której pracujesz? Więc faktycznie mam w sobie coś takiego, że, i to mi się bardzo często zdarza, że ludzie, którzy są z reguły, sami o sobie mówią, że są zamknięci, że się ciężko otwierają, że się nie lubią zwierzać, widzą mnie pierwszy raz na oczy i opowiadają mi historie, których nie opowiedzieli wcześniej nikomu. Więc coś takiego się po prostu działo. I pojawił się taki moment w moim życiu, kiedy to zaczęło się domagać jakiejś... Pojawiła się taka silna potrzeba we mnie, żeby zmienić kierunek w swoim życiu, ale nie bardzo wiedziałam, w jaki sposób to zrobić. Wrócił pomysł ze studiami psychologii, żeby studiować psychologię, ale na szczęście na to się nie zdecydowałam. I pierwszą rzeczą, którą zaczęłam robić, był powrót do wróżenia z kart, ponieważ to potrafiłam robić, do tego miałam dar. Pracowałam zarówno na kartach tarota, na runach, na różnego rodzaju innych narzędziach, i przychodziły do mnie osoby potrzebujące pomocy, ale minus pracy na takich narzędziach jest taki, że do wróżki idzie się, to jest jednorazowa wizyta, tak? Ktoś ma problem. I trochę zabawa czasami. Trochę zabawa też, chociaż ja właśnie miałam z tym problem, ponieważ dla mnie to nie była zabawa i ja podchodziłam bardzo poważnie do tego. I znaczy poważnie w tym sensie, że ja widziałam, że jeżeli ci ludzie nie podejmą pewnej pracy ze sobą, to te rzeczy, które mogłyby się dla nich dobre wydarzyć, się po prostu nie wydarzą. A oni bardziej oczekiwali ode mnie takiej wróżby typu za 2 lata, tak, w czwartek pan w czarnym płaszczu, tak, natknie się pani na niego i potem będziecie żyli długo i szczęśliwie. Natomiast no, ja takich rzeczy ludziom nie mówiłam. Widziałam często do mnie trafiały naprawdę osoby w kryzysie. I to było dla mnie bardzo trudne. Ja byłam coraz bardziej tą formą pracy sfrustrowana tak naprawdę. I pojawiła się potrzeba innego narzędzia, innego sposobu pracy z ludźmi, takiej pracy, gdzie spotkalibyśmy się kilka razy, żebym ja mogła pewne rzeczy z tymi ludźmi zrobić. I wtedy trafiłam na książkę Radykalne Wybaczanie i to był strzał w dziesiątkę. Ja po prostu od razu wiedziałam, że to jest to po prostu, to na co cały czas czekałam. Skończyłam kurs trenerski. Na kursie trenerskim z radykalnego wybaczenia, nie wiem czy jest tak w tej chwili, ale wcześniej było tak, że najpierw dostawało się certyfikat taki tymczasowy, trzeba było przeprowadzić ileś sesji warsztatów i dopiero można było otrzymać ten certyfikat taki już na stałe. I ja właściwie od momentu otrzymania tego certyfikatu tymczasowego od razu zaczęłam pracować, także zaliczyłam oczywiście, później dostałam ten certyfikat już taki na stałe. No i to było po prostu, to był strzał w dziesiątkę, zarówno dla mnie, ponieważ ja wreszcie czułam, że to jest to, że to ludziom pomaga. Dostawałam też informację zwrotną od ludzi, że faktycznie to działa, tak, więc no nie ma chyba niczego lepszego, tak, co się może przytrafić, że pracuję się z ludźmi, ja jestem, czerpię z tego przyjemność, oni mają korzyści. To było coś, od czego rosły mi skrzydła. No ale tak jak mówiłam, im bardziej się zagłębiałam w tą pracę, z im poważniejszymi problemami trafiali do mnie moi klienci, tym pojawiała się potrzeba rozszerzania tego koszyczka z tymi narzędziami trenerskimi czy terapeutycznymi. I też jakby stąd pierwszą jakby po radykalnym wybaczaniu i po grze Satori pierwsza pojawiła się właśnie moja metoda. Później pojawiały się właśnie te kolejne, czyli 22 iskry, EFT. I tak naprawdę do dzisiaj używam ich wszystkich, w zależności od tego, jaki jest problem, jaka jest specyfika tego problemu, jakie są jego, że tak powiem, korzenie, to po prostu po różne narzędzia w tej pracy sięgamy.
Dobrze, to opowiedz mi w takim razie o swojej własnej metodzie, o zdrowej duszy, w jaki sposób w ogóle doszłaś do zawartych tutaj elementów, w jaki sposób można pomóc tą metodą i na jakie problemy kto może się zgłosić. Generalnie większa część tej książki są to takie podstawy teoretyczne, z którymi czytelnik musi się zapoznać, zanim będzie mógł z tą metodą pracować. Duża część tej książki tak naprawdę opowiada o tym, czym są przekonania, czym są emocje, jak się nazywają, jakie pełnią funkcje w naszym życiu, do czego są nam potrzebne. Jest tam też w książce wątek duchowy o tym, jak dusze planują sobie zejście na ziemię, po co tak naprawdę schodzimy, dlaczego podejmujemy pewne trudne z perspektywy później ludzkiej dla nas wybory, czemu to wszystko ma służyć. I to jest ta część teoretyczna. Natomiast już sama technika polega na wypełnianiu takiej ankiety, gdzie opisuje się po prostu swój problem, później można powiedzieć rozkłada się go na czynniki pierwsze. Sprawdzamy też, czy jest jakiś powtarzający się w naszym życiu schemat, tak? Dlatego, że często jest tak, że nam się pewne historie ciągle przydarzają. Ja nazywam to dniem świstaka, tak? Odwołując się do filmu, gdzie pewien dziennikarz budzi się każdego ranka i jest ten sam dzień, tak? I dopóki jakby można powiedzieć nie zajdzie w nim pewna przemiana wewnętrzna, to ciągle powtarza mu się to samo. I my też żyjemy, często te dni świstaka nam się po prostu włączają. Ja mówię, że zmieniają się dekoracje, zmieniają się aktorzy, ale ciągle gramy w tej samej sztuce. Więc jeżeli tego typu odkrywamy, że ta historia powtarza nam się już ponownie, to tutaj jest miejsce też na sprawdzenie, czy wcześniej już taka historia nam się przydarzyła. Wypisujemy wszystkie emocje, które się wiążą z tą trudną dla nas sytuacją, a później przechodzimy do dalszej jakby pracy nad tym problemem. Sprawdzamy tak naprawdę, dlaczego nam się to przytrafiło, w jaki sposób my współtworzyliśmy tę sytuację, tak? Dlatego, że początek tej pracy, kiedy my zaczynamy, to tak naprawdę, tak jak odniosę się teraz do tego, o czym mówi Colleen Tipping w swojej metodzie radykalnego wybaczania, że my często przebywamy w tak zwanej krainie ofiar. Tak, to oni nam coś złego zrobili, to oni są ci źli, oni mnie skrzywdzili, a ja jestem ten cudowny, wspaniały, tak, i niewinny, czy niewinna. Natomiast ta druga część, ta druga strona ankiety daje nam wgląd w nasze zachowania, w to, w jaki sposób my współtworzyliśmy tą sytuację, jaką ona z nami ma związek. Mało tego, przy umiejętnym wykonaniu, można powiedzieć, tego ćwiczenia, dostajemy sami od siebie wskazówkę na przyszłość, jak powinniśmy zmienić swoje zachowanie, co powinniśmy dosłownie, bo dosłownie może być, udzielamy sami sobie dobrej rady, jak na przyszłość powinniśmy się zachować, albo jakich zachowań unikać, żeby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca. To jest bardzo ważne. Dlatego, że jakby sama. To, co skłoniło mnie do opracowania własnej metody, to tak naprawdę była taka kwestia, że w radykalnym wybaczaniu, w metodzie Colleena Tippinga, on bardzo duży nacisk kładzie na to, że to, co nam się przydarza, jest po prostu doskonałe, jest zgodne z boskim planem, nasza dusza sobie to zaplanowała. I na tym można by powiedzieć, właściwie to na tym się główna część jego koncepcji opiera. Natomiast jak do mnie przychodzili ludzie na zajęcia i ja z nimi pracowałam, to bardzo często oni oczekiwali ode mnie takiej deklaracji. Jakby obiecaj mi, że jak ze mną popracujesz, to nigdy więcej ten dzień świstaka już mnie nie spotka. No i wtedy się okazało, że żeby ta historia im się ponownie nie powtórzyła, oni muszą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób oni krok po kroku współtworzyli tę sytuację. Co takiego oni ciągle robią, ponieważ my ciągle robimy to samo, dlatego ciągle dostajemy ten sam wynik. I samo powiedzenie, że tak miało być, że taki był boski plan, jest po prostu niewystarczające do tego, żeby ta sytuacja w przyszłości nam się nie powtórzyła. Stąd pojawiła się potrzeba stworzenia narzędzia i mojej metody, która opiera się bardziej na koncepcjach psychologicznych niż duchowych. Oczywiście ten wątek duchowy jest dla mnie bardzo istotny w mojej pracy. I on mi bardzo pomaga i bez niego nie mogłabym pracować. Natomiast zauważyłam, że
położenie większego nacisku na opowiedzenie ludziom o jakby wyedukowanie ich, powiedziałabym nawet, w tym, jakich emocji doświadczają, jaki to ma związek z tym, co później im się przydarza, jakie mechanizmy rządzą naszą psychiką, tak, że jest mechanizm wyparcia, że jest mechanizm projekcji, że my ciągle zaprzeczamy i tak dalej, że położenie większego nacisku na ten wątek właśnie związany z emocjami, z tymi wszystkimi mechanizmami, którymi rządzi się nasza psychika, daje dużo lepszy efekt. Jakby można powiedzieć, jest bardziej skuteczne w tym sensie, że faktycznie zaczęły w życiu tych ludzi zachodzić trwałe zmiany. Tak? Oni nie tylko wybaczali to, co im się w przeszłości przydarzyło, ale też faktycznie zaczęli zupełnie kreować inną rzeczywistość w tu i teraz. Dlatego, że metoda tippinga w moim przekonaniu ona dużo lepiej działa na rzeczy, na wydarzenia z przeszłości, na to, żeby jakby poczuć ulgę. Natomiast w momencie, w którym do mnie trafiał klient, który w tym momencie znajdował się w stanie konfliktu ze swoim partnerem, dzieckiem, szefem, rodzicem, to ta metoda okazywała się po prostu mniej skuteczna. I stąd pojawiła się potrzeba stworzenia takiego narzędzia, które by z tego dnia świstaka nas uwalniało. Mhm. Czyli zdrowa dusza uwalnia z dnia świstaka. Tak, tak to jest. Okay. Można by powiedzieć. Mogłabyś się tak zatytułować, tak. Uwalnia z dnia świstaka. Znaczy miał być inny tytuł tej książki, to był taki... to jest taka trochę anegdota, kiedy próbowałam mojemu byłemu mężowi wytłumaczyć, chciałam zrobić dla niego taki rysunek, żeby pokazać mu, że wszyscy jesteśmy jednością, że wszystko jest ze sobą połączone. I wykonałam taki rysunek w moim przekonaniu, który to dobrze obrazował, na co konkluzja mojego byłego męża była taka, że teraz rozumiem, Bóg jest ośmiornicą. Rzeczywiście był to taki twór, który przypominał kształtem, więc pierwotny tytuł tej książki roboczy był, że Bóg jest ośmiornicą, no ale potem była zdrowa dusza, tak, może być dzień świstaka. Jak ktoś sobie zażyczy, to... Myślę, że to jest też to jest fascynujące, to mnie fascynuje, że osoby, które czytają moją książkę, przychodzą potem do mnie i mówią, bo w tej książce było to. I ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby były tam te rzeczy, o których mi ludzie opowiadają. I mam takie wrażenie, że jednak każdy z nas czyta tę książkę przez swój własny filtr percepcyjny i co innego w niej widzi. I dobrze, bo każdemu się coś innego tam układa w głowie, więc być może faktycznie jeden zobaczy świstaka, drugi ośmiornicę, a trzeci jeszcze coś innego. Dobrze, to... Mamy omówioną tę metodę i poproszę o metodę kart, tak? Mm-hmm. Czyli jak ona się dokładnie nazywa? To się nazywa 22 iskry życia, gra terapeutyczna. Mm-hmm. To jest takie narzędzie, które opiera się trochę o kabałę, trochę o alfabet hebrajski, trochę o tarota. Talia jest podzielona na cztery kubki, w każdej z nich znajdują się 22 karty i losuje się po kolei z każdej, jeżeli przychodzi do nas klient, tak, czy my chcemy mieć, dręczy nas jakiś problem, chcielibyśmy mieć poznać jakby jego przyczyny, tak, albo co możemy zrobić, to te karty, z tymi kartami możemy sobie wtedy popracować. I te karty są o tyle fajne, że terapeuta pracując z nimi może wejść bardzo głęboko tak naprawdę w pracę z klientem, tak, wtedy klient opowiada, jakie historie mu się przydarzyły, co tam się działo w rodzinie, także może być to bardzo głęboka praca, ale też jeżeli ktoś chciałby sam z tymi kartami pracować, to nawet na takim poziomie, możemy powiedzieć, dużo lżejszym można sobie tych kart używać. Pierwsza kubka, tak, pierwsza ta część tych kart mówi nam, jaki konflikt tak naprawdę, jakiego konfliktu doświadczamy i jakie uczucie jest z nim związane, co często bywa bardzo istotną informacją, dlatego że niestety, nie oszukujmy się, my dość słabo nazywamy swoje emocje czy swoje odczucia, bardzo często jest nam trudno nazwać to, co czujemy, więc ta karta dosłownie określa nam, jakiego rodzaju to jest konflikt i jakie uczucie się z nim wiąże. Na drugiej karcie dostajemy informację, jak
to, co wydarzyło się w przeszłości w naszej rodzinie, czyli zarówno w naszym domu rodzinnym, jak i u naszych dziadków, pradziadków, mówi się, że my jesteśmy połączeni do 7 pokoleń wstecz. Że wszystko, co przydarzyło się w naszej rodzinie, a nie zostało rozwiązane do tej pory, przechodzi na następne pokolenie. I te problemy, które nas dotykają, są dokładnie odzwierciedleniem problemów, które mieli nasi dziadkowie, pradziadkowie i, tak jak już powiedziałam, często osoby, o których nawet nie wiemy, nie znamy ich i prawdopodobnie ich historii nie uda nam się już poznać. W związku z tym na tej drugiej karcie, którą rysujemy, mamy informację o odziedziczonym wspomnieniu. Na przykład na tej karcie jest, kto przestał wierzyć w swoją religię i jakie wydarzenie jest nieprawdopodobne, niepoważne lub nierealistyczne. Często odpowiedzi, które są, te podpowiedzi na tych kartach, często są, ludzie mówią, że ja nie rozumiem tego, co tu jest napisane. I autorka tych kart, Debora, mówi, właśnie wraz ze zrozumieniem przychodzi rozwiązanie. Więc jakby ja już się nauczyłam, jak pracuję z tymi kartami, ponieważ ja najczęściej pracuję w grupie, że ja już się spodziewam, że kiedy odczytam, albo ta osoba wylosuje tą kartę i odczyta to, co jest napisane, to ja spodziewam się, ja wiem już, co ona powie. Ona za chwilę powie, że ona niczego nie pamięta, nie zna historii swojej rodziny, ponieważ to się nieustannie przydarza. Natomiast później dzieje się ta magia, że nagle za chwilę ona mówi, a pamiętam, tak? Bo moja babcia, albo w mojej rodzinie opowiadała się taką historię, że dziadek coś tam zrobił, tak? Albo że ktoś zginął tragicznie. I okazuje się, że mimo tego pierwszego wrażenia, że ja nie pamiętam, nie wiem, o co może chodzić, ludzie dokładnie opowiadają historie związane z tym problemem, z którym pracują. Następne dwie karty dają jakby już, na następnej karcie gra stawia nam diagnozę oraz wskazuje jeszcze, co przeszkadza nam w rozwiązaniu. My często jesteśmy w takiej dwoistości, z jednej strony chcielibyśmy rozwiązać swoje problemy, a z drugiej niekoniecznie. To znaczy, chcielibyśmy rozwiązać swoje problemy w taki sposób, żeby nie musieć wychodzić poza strefę komfortu. No co jak wiadomo, często jest niewykonalne, więc gra wskazuje, stawia nam diagnozę i wskazuje, co jeszcze przeszkadza nam w rozwiązaniu naszego problemu. I ostatnia część kart jest najbardziej optymistyczna, ponieważ pokazuje, jaki jest nasz atut i jakie jest nasze rozwiązanie. I na tę kartę zwykle ludzie najbardziej czekają i najbardziej się uśmiechają, kiedy odczytują to, co jest na niej napisane. I ja pracuję najczęściej grupowo z tymi kartami, to jest najprzyjemniejszy sposób, też najbardziej efektywny moim zdaniem. Ponieważ ludzie, kiedy przychodzą na zajęcia, okazuje się, że działa prawo synchronii i ludzie, którzy siadają do jednej gry, najczęściej opowiadają o bardzo podobnych problemach. Często jest, ja nazywam to takim wspólnym mianownikiem, na przykład okazuje się, że wszyscy przyszli w sprawie trudnej relacji, albo pieniędzy, albo czegoś tam, tak? Albo pamiętam, teraz niedawno prowadziłam zajęcia w Warszawie, były same dziewczyny, same kobiety, było ich chyba 5 albo 6 i może być kolejka gry szła z tej strony i kiedy te wszystkie opowiedziały swoją historię, tylko obserwowałam tą jedną, która siedziała najbliżej mnie i ona, i widziałam, jak ona drży przez cały czas, miałam ją na oku, bo bałam się, żeby nie zaczęło się coś z nią dziać, ale widziałam, że to ją bardzo porusza. I kiedy doszedł do niej głos, ona powiedziała, każda z was opowiedziała moją historię. Ja przyszłam i zastanawiałam się, o czym bym chciała porozmawiać i każda z was opowiedziała moją historię, więc jakby to są wszystko moje historie, co powiedziałyście. Ale to było takie bardzo poruszające, chociaż mówię, ja tego doświadczam za każdym razem, to za każdym razem mnie to zaskakuje, jak to faktycznie, jak to się dzieje. I ja też zawsze powtarzam, że to jest najbardziej efektywny sposób pracy, ponieważ kiedy my przychodzimy do terapeuty i chcemy, przynajmniej tak nam się wydaje, że przychodzimy po pomoc i żeby swój problem rozwiązać, to często niestety pojawia się w nas bardzo dużo takiego nieuświadomionego oporu. Właśnie tego, że coś stracimy, że trzeba będzie coś robić inaczej, pojawia się sporo lęku, on często jest w ogóle nieuświadomiony. Dlatego praca w grupie jest o tyle bardziej korzystna, że obserwując, jak terapeuta pracuje z innymi osobami i przysłuchując się tej pracy i opowiadanym historiom, i obserwując uczestników, którzy przeżywają swoje uczucia, my często uzdrawiamy swoje rzeczy bez oporu, dlatego że każdy i tak przy stole opowiada jakąś część historii z naszego życia, a równocześnie ten automatyczny opór się wtedy nie włącza. I często, ja mówię, że często ma się więcej korzyści z cudzej pracy na takich zajęciach niż ze swojej własnej. Więc to jest praca z grupami w ogóle, to jest mój ulubiony sposób pracy, ale praca z małymi grupami.
Czyli żeby było kilka osób, ale żeby było ich na tyle mało, tak 5-6 maksymalnie, żeby mogła z każdym, do każdego indywidualnie dotrzeć, bo to jest dla mnie po prostu bardzo w mojej pracy ważne. Dobrze, to mamy omówione już dwie metody, którymi pracujesz, czyli zdrową duszę i grę 22 iskry. Życia, dotyczy. Dobrze, i przechodzimy do mojej ulubionej pozycji, czyli gra Satori. Dlaczego mojej ulubionej? Wiesz, jeszcze nic na ten temat nie wiem, ale już mam informacje od osób, które w nią grały, że jest naprawdę mocnym narzędziem i bardzo, bardzo dużo potrafi powiedzieć, jakby, czy sam osoba grająca sama sobie potrafi odpowiedzieć na wiele pytań związanych właśnie ze swoim życiem, ale tak jak mówiłaś, to jest przerabianie bardziej przeszłości niż teraźniejszości, tak? I tak, i nie. Ja może zacznę od tego, że tak, gra Satori jest jednym z narzędzi stworzonych przez Colina Tippinga. Akurat grę Satori on stworzył do spółki, wymyślił do spółki ze swoją żoną, z Joanną Tipping. I przywieźli grę, przyjechali tutaj do Polski w 2006 roku i przywieźli tę grę wtedy do Polski. Ona została przetłumaczona i wydana w Polsce. I ja od tego czasu, od jesieni 2006 roku z tą grą pracuję. I na początku, to jest trochę tak, jak mówiłam o tych kartach, że tak naprawdę gra jest tylko narzędziem i karty są tylko narzędziem. Natomiast można by powiedzieć, jakość bierze się ze sposobu, w jaki się z tym narzędziem pracuje. I można z nim, wiem, że są osoby, które po prostu grają na zasadzie zabawy. I Tipping też, można powiedzieć, żeby zachęcić ludzi, żeby chociaż spróbowali. Gra z nimi po prostu jest to forma po prostu zabawy z nimi, która jak im się coś tam w głowie zadzieje przy okazji, to dobrze, a jeżeli nie, to tak jakby to nic się nie stanie. Natomiast ja na początku też grałam, można by powiedzieć, nie chcę tutaj jakby wartościować, tak, no ale powiedzmy, że na takim niezbyt głębokim poziomie. A im dłużej w tą grę, im częściej w nią grałam, tak, lata mijały, plus jakby dokonałam tych odkryć, tak, co tak naprawdę ludziom pomaga i czego potrzebują. W związku z tym jakby mój sposób gry jest, powiedziałabym, dość specyficzny. I to jest jakby, ja mam tego świadomość, ale też ludzie, którzy grają z innymi trenerami czy terapeutami, przychodzą później, tak przychodzą, mówią, tak, ale grałem gdzieś tam z kimś tam w Satori. I ja wtedy mówię, że to było zupełnie inne Satori, tak. I ci ludzie później po wzięciu udziału w tych zajęciach mówią, wiesz co, rzeczywiście miałaś rację, tak, to jest kompletnie coś innego. Dlatego, że ja tak naprawdę podczas tej gry łączę to wszystko, czego się nauczyłam. I gra jest, z jednej strony, sama gra jest bardzo fajnym narzędziem, dającym bardzo dużo informacji, ale ja jakby dołączam do tego cały swój know-how, całą swoją wiedzę i te wszystkie inne rzeczy. W związku z tym te zajęcia trwają dużo dłużej niż u innych osób i pracujemy naprawdę, dotykamy tych problemów bardzo głęboko, zarówno od tej strony duchowej, czyli tego, że tak miało być, nasza dusza tak wybrała. Tutaj w grze są takie elementy, które pokazują nam, tak? Na przykład jest karta karmy, gdzie na tych kartach są takie informacje, z jaką lekcją życiową nasza dusza zeszła na ziemię, tak? Tu na przykład jest wstyd na tej karcie, tak? Albo sprawiedliwość. Przy czym to są tylko hasła i na przykład takie hasło wstyd, ono nam się kojarzy, że można powiedzieć, że osoba, która wyciągnie taką kartę, że ona jakby głównie będzie się wstydzić, tak? Że ona jakby przeżywa głównie wstyd w życiu, ale sytuacja może być dokładnie odwrotna. Czyli że ona ma problem, tak? Może powiedzieć, jest bezwstydna wręcz, tak? I że to jest właśnie to uczucie, które jej jest trudno poczuć. W związku z tym to są tylko hasła, to są tylko pewnego rodzaju symbole. I teraz tak, jeżeli właśnie gramy, można powiedzieć, na tym płytkim poziomie, to traktujemy to w sposób dosłowny, pewne rzeczy, które nam tutaj wychodzą. A
A jeżeli potraktujemy to tylko jako punkt wyjścia, te informacje, które nam gra daje, to możemy zajść dużo, dużo dalej. Oczywiście, jeżeli jest na tyle, na ile jest gotowa osoba, z którą pracuje, tak? Czy grupa, z którą pracuje. Więc to są tylko hasła, to są tylko, tak? To są tylko pewne elementy tej gry. Natomiast wydaje mi się, że też w zależności od tego, kto przyjdzie, z jakimi problemami, często ta gra jest tak intensywna, tak głęboka, no, że są momenty, kiedy naprawdę zastanawiam się, jakby można powiedzieć, gdzie nas to, dokąd nas to zaprowadzi, tak? Jakby miałam taką sytuację w Warszawie na warsztatach, że po prostu aż sama byłam zaskoczona, jak daleko można zajść w tym wszystkim. Ja dodatkowo też łączę czasami, dorzucam pewne narzędzia i na przykład robię też coś takiego, że łączę właśnie grę 22 Iskry Życia, pewne elementy dodaję do gry Satori. Na przykład używam tej właśnie zielonej kubki, znaczy używam tych zielonych kart z tej talii często i sprawdzamy jakieś źródło z systemu rodzinnego czy z przeszłości wpływa na tą sytuację, na ten problem, z którym dana osoba gra w Satori. Więc często robimy sobie taką pogłębioną pracę. Zdarzało mi się nawet łączyć te narzędzia tak w pełni, czyli używać całej talii i do tego całego Satori, i to naprawdę wtedy jest czad. Jeśli mogę takiego słowa użyć, to właśnie tak, wtedy naprawdę bywa bardzo intensywnie i też można faktycznie przez taką wielogodzinną, tak kilkugodzinną pracę dokonać naprawdę ogromnej zmiany w swoim życiu. No właśnie, jak długo się gra w tą grę i czy można grać w to samemu, czy z innymi? Powiem tak, teoretycznie, tipping, czyli twórca gry mówi, muszą być przynajmniej dwie osoby. Natomiast znam osoby, którym zdarza się grać samemu z sobą. Dostałam tak podzieliło się paru trenerów ze mną taką informacją, że zdarza im się samemu ze sobą zagrać w Satori. Ale moim zdaniem to dwie osoby to jest minimum, a przy trzech, czterech, pięciu osobach, tak, im więcej jest tych osób, tym ta praca naprawdę zyskuje na jakości po prostu. Tak? Jest to już zupełnie inna praca wtedy. Także w dwie osoby zdarza mi się, że gram z klientem, albo jakby ja występuję tylko w roli wtedy prowadzącego, albo zdarza mi się grać z kimś znajomym i wtedy jakby ja też pracuję nad jakimś swoim problemem, ta osoba też nad tym problemem i wtedy gramy we dwójkę. Natomiast to no tutaj jest to pewnego rodzaju narzędzie, tak jak go użyjemy, to już tylko od nas zależy tak naprawdę. Czy powinna być właśnie osoba prowadząca, żeby zrobić właśnie tą taką pogłębioną pracę? To zależy od tego, jaką mamy intencję. Jeżeli chcemy tylko zabawić się towarzysko, powiedziałam tak, to nie potrzebujemy prowadzącego. To znaczy generalnie w ogóle jakby w instrukcji jest powiedziane, że jest jedna osoba, która prowadzi grę, tak, pilnuje, czy osoby poruszają się we właściwym kierunku, tak, wyciąga karty, jakby tutaj jakby jest taką osobą, która może być moderatorem czy kimś takim. Natomiast no, tak jak ja pracuję, no to ja nie wyobrażam sobie tej pracy bez osoby terapeuty tak naprawdę. Ale tak jak mówię, no tutaj ja pracuję w taki sposób, uważam, że ta osoba, jakby jakość tej gry zależy od tego, kto ją prowadzi. Mhm. I z jaką intencją tak naprawdę przystępujemy, siadamy do tego? Czy faktycznie mamy problem i faktycznie jest w nas gotowość, żeby mu się poprzyglądać, jest w nas odwaga, bo często gra pokazuje nam rzeczy, czy dostarcza nam informacji, które nie są dla nas miłe, tak? Dlatego też, że tak jak mówię, lubimy, tak, tu jest nawet napis Kraina Ofiar, lubimy sobie się tam potaplać, poużalać się nad sobą, a często i tam pozostać, tak? Natomiast jeżeli mamy odwagę
wyruszyć z tej krainy ofiar, bo gra jest skonstruowana, ona jest oparta, jest o spirale, czyli jeżeli wyruszymy pionkiem z tego miejsca, będziemy rzucać kostką i posuwać się cały czas do przodu, to dojdziemy do Satori. Satori z języka japońskiego oznacza oświecenie, tak, wgląd. To jest ten moment, kiedy my już wychodzimy z naszej historii ofiary. Oczywiście nadal pamiętamy, co nam się przytrafiło, tak, o tych uczuciach, że było nam przykro, że ktoś nam sprawił ból, ale patrzymy na tą sytuację z tego, jakby można powiedzieć, do tej ludzkiej perspektywy, zostałem zraniony, ktoś mnie skrzywdził, dodajemy sobie tą duchową perspektywę. Czegoś mnie to miało nauczyć, moja dusza tak wybrała, po coś mnie to spotkało. Każda sytuacja, która nas przykra, która nas spotyka, daje nam okazję do tego, żebyśmy lepiej poznali siebie. Więc gra daje nam tutaj tą okazję i tak naprawdę od tego, na ile my jesteśmy gotowi pewne rzeczy dla siebie z tej gry wziąć i przyjąć, na tyle nam ona pomaga. Z jakimi problemami można siąść do takiej gry? Właściwie chyba z każdym problemem, tak naprawdę. Ja mam taki sposób gry, ponieważ jakby ja grając przez tyle lat w tą grę, tak jak już powiedziałam, wypracowałam sobie swój indywidualny sposób gry. Natomiast pierwotnie, na początku samym jak grałam w tą grę, robiłam to tak jakby według zaleceń autora, czyli osoba nie przychodziła z jakimś problemem, tylko losowała ten problem, tak? Tutaj ja nie wyciągnęłam akurat tych kart, ale tam jest takie, można sobie wylosować dwa hasła, które nam jakby podpowiedzą, na jaki problem powinniśmy rozwiązać. Natomiast to często budziło frustrację, bo ludzie przychodzili na zajęcia mówiąc: mam problem, właśnie się rozwodzę, tak? Mam problem z dzieckiem, mam problem z pracą, mam problem z szefem, z rodzicem i jakby oni chcieli, to było to, co czego potrzebowali na ten moment. W związku z tym to budziło dużo frustracji, że może być gra kazała im grać, jakby pracować nad czymś zupełnie innym. Tak? Ja też uważam, że jeżeli my jesteśmy teraz w tych emocjach, w tych uczuciach, faktycznie jesteśmy z tym w kontakcie, tak? Z tymi uczuciami, jest nam ciężko, jest nam źle, jesteśmy w tym lęku, w złości, w smutku, w bezsilności, w wstydzie i innych uczuciach, To jest najlepszy sposób pracy, tak? Bo my już jesteśmy gotowi do tej pracy, jesteśmy, już nie trzeba z nas tego wyciągać, tak? Wygrzebywać, wydrapywać paznokciem, tylko po prostu my już to mamy na wierzchu, więc po prostu zmieniłam ten sposób pracy z grą i w tej chwili jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, nad czym chce pracować i nad tym dokładnie pracujemy. W związku z tym te problemy są różne, oczywiście jest pewna powtarzalność tych problemów. Natomiast często pada takie pytanie, czy mi się ta praca nie nudzi, tak? Bo ludzie mówią, no przecież na pewno przychodzą ludzie i ciągle opowiadają ci to samo, więc czy to cię nie nudzi, jak słyszysz setny raz, że nie wiem, ktoś został zdradzony, tak? Albo co tam ma jakiś problem. Więc nie, nie nudzi mnie to. I teoretycznie wydaje się, że każdy z tych problemów może wyglądać podobnie, natomiast za każdym razem okazuje się, że tam jest coś innego i nie można z góry nigdy zakładać, że aha, osoba przychodzi z takim problemem, to będziemy sobie pracować tak, tak i tak. Jeżeli mamy pomysł, można powiedzieć, na klienta, jeżeli ktoś do nas przychodzi i my już mamy pomysł, nie słuchając go, to już jest pozamiatane, tak? Więc trzeba bardzo uważnie słuchać. Naprawdę ta gra wymaga ode mnie podczas pracy bardzo dużej uważności, dlatego że często to, co ludzie mówią, ale też czego nie mówią, tak? Że siedzą na przykład przez 3 godziny i pewnych tematów nie poruszają, tak? To w jaki sposób mówią o swoich problemach, jakiego używają słownictwa, bardzo często tak, ta specyfika, tak? Te semantyczne takie różne rzeczy, które się pojawiają, już wskazują na to, że ktoś o swoim, na przykład mówi o swojej pracy, nie mówi, że on pracuje, tylko że pomaga. Tak? Więc już używanie pewnych sformułowań może nas naprowadzać na źródło tych problemów, tak? Wskazywać nam drogę. Więc tu trzeba bardzo być bardzo uważnym w tej pracy i nie można niczego zakładać z góry. Wiem, ponieważ parę razy zdarzyło mi się tak, że miałam, tak, może nie tyle, że miałam pomysł, tak, tylko gdzieś tam w środku myślałam sobie, a może to w tą stronę pójdzie, ale potem okazywało się, że szło zupełnie inną, więc ja już
przyglądam się tym myślom, które mi się pojawiają, jak ktoś coś zaczyna opowiadać, ale nie ufam im, tak? To znaczy mówię, okej, dobrze, słyszę Was, ale zobaczymy tak naprawdę, dokąd nas to zaprowadzi i często się okazuje, że prowadzi nas w jakieś zupełnie inne miejsce. Także to jest dla mnie fascynujące. Ja często mówię, że czuję się zaszczycona, bo to jest, ja wiem, że ten zwrot jest patetyczny, ale on tak naprawdę najlepiej oddaje to, co ja czuję, że ja czuję się zaszczycona tym, że ludzie do mnie przychodzą, opowiadają mi swoje historie, często bardzo intymne, bardzo bolesne, dzielą się tym ze mną, mają odwagę przyglądać się różnym rzeczom w sobie, mają odwagę brać odpowiedzialność za to, co ich spotkało, mają odwagę dokonywać zmiany swoich postaw i że wybierają mnie, żebym ja im w tej podróży towarzyszyła. I po prostu no, naprawdę wzrusza mnie to, zresztą pewnie widać po mnie. Tak, to jest ta rzecz, która powoduje, że chce mi się wstawać rano, chce mi się pracować z ludźmi. Dużo radości mi to sprawia, uszczęśliwia mnie to. Mhm. Czy przy okazji też pracujesz nad sobą? Chciałam powiedzieć niestety tak, to znaczy w tym sensie niestety. Oczywiście, że pracuję nad sobą, a niestety bierze, użyłam tego sformułowania, ponieważ to jest tak, że w tej pracy, czy człowiek chce, czy nie chce, to musi nad sobą pracować. To znaczy może tak, jeżeli chce faktycznie być dobry w tym, co robi, jeżeli chce być skuteczny, to nie ma innego wyjścia. Dlatego, że zwłaszcza na początku tej pracy jest tak, na szczęście ten etap mam już za sobą w większości, ten początek pracy bywa trudny, dlatego, że każda osoba, która przychodzi, opowiada nam naszą historię. I ponieważ my te historie jeszcze mamy nie do końca uporządkowane, w związku z tym każda praca z klientem automatycznie oznacza, że my musimy sprzątać swoje rzeczy. Więc na początku jest bardzo dużo sprzątania. Ale jak już się posprząta większość tego, to później już jest dużo więcej, więcej przyjemności niż pracy w tym wszystkim, tak? Poza tym każdy problem, który my dla siebie rozwiążemy, możemy potem skuteczniej pomagać tym osobom, które do nas przychodzą. Mamy już dla nich rozwiązania. Możemy powiedzieć, hej, byłam tam, tak? Wiem, jak to jest w tej strasznej dziurze, w której ty teraz siedzisz i teraz powiem ci, jak się stamtąd wydostać. Natomiast jeżeli terapeuta czy trener ma nieprzepracowane swoje rzeczy, to niestety to się dzieje tak, że on wskakuje do tego dołu, gdzie siedzi klient i siedzi tam razem z nim. I wtedy niestety obydwoje tam siedzą i to nikomu nie pomaga. Także żeby móc pomagać skutecznie ludziom, trzeba po prostu nad sobą pracować. To jest po prostu BHP. To nie da się tego inaczej zrobić tak naprawdę. Więc oprócz tego, że ja oczywiście gram w Satori, ale też żeby sobie skutecznie pomóc, ja do pewnego momentu pracowałam, bardzo dużo rzeczy przepracowałam sama. Zresztą moja książka nazywa się, tak, to są nowe metody autoterapii, ponieważ faktycznie ja na początku pracowałam, można powiedzieć, sama ze sobą, bardzo dużo. Ale doszłam do takiego momentu, kiedy okazało się, że już posprzątałam to, co mogłam sama posprzątać. To jest tak jak ze sprzątaniem domu, tak? Dużo możemy posprzątać sami, ale już do tego, żeby wyprać sofę, tak, dywan, czy odmalować ścianę, zwykle prosimy kogoś o pomoc. Możemy to oczywiście zrobić sami, ale wiadomo, że to już nie będzie, tak, to już nie będzie co tej jakości. I tutaj jest trochę podobnie, więc ja do pewnego momentu pracowałam sama, a później zaczęłam korzystać z pomocy innych osób, z terapii indywidualnej, grupowej, różnego rodzaju oczywiście warsztatów rozwojowych. Także cały czas to robię, tak? Teraz w weekend byłam na warsztatach, tak, gdzie też pracowałam nad swoimi rzeczami. Także to jest never ending story, tak? Ta praca nigdy się nie kończy, zawsze jest coś do zrobienia. Znaczy nie chciałabym, żeby to zabrzmiało pesymistycznie, tak? Znaczy w tym sensie, bo ludzie często mówią, o Jezu, wyciągnąłem jeden problem, a za nim było 5 kolejnych, tak? I to, bo, o Boże, to straszne, tak? Że tak jakby, ale to, ja też znowu wrócę do tego porównania ze sprzątaniem domu, że moment, w którym zaczynamy sprzątać, często ten dom zaczyna wyglądać dużo gorzej niż przed tym momentem sprzątania, tak? Jak zaczynamy to wszystko wyciągać, to robi się jeszcze większy bałagan.
I tutaj jest podobnie, to znaczy poruszenie wyciągnięcie tego jednego problemu powoduje, że ta konstrukcja zaczyna się chwiać i trzeba zajmować się różnymi innymi rzeczami, ale kiedy się wykona tą pracę, to później naprawdę już jest zupełnie inna jakość życia, także zachęcam do tego, żeby jednak mimo tego, że te początki bywają męczące, pójść w to, dlatego że to, co się dzięki temu zyskuje, warte jest tego dyskomfortu, który na początku trzeba, z którym się trzeba zmierzyć. Mhm. Opowiedz jeszcze o tych listach do uniwersum. Pisanie zamówień do uniwersum, pisanie zamówień do siły wyższej, do wszechświata, różnych sformułowań tutaj. Ja wolę do Boga. Nie, właśnie, nie. Do Boga nie. Okay. Zaraz powiem dlaczego. Dlaczego, ja to też mówię na zajęciach, dlaczego to nie są listy do Boga. Nie są to listy do Boga z takiego powodu, że ponieważ my, Polacy, żyjemy w kraju, który jest siłą rzeczy, nawet jeżeli my nie jesteśmy religijni, ani nie wychowywaliśmy się w religijnym domu, to nasza kultura jest bardzo mocno powiązana z religią. I my mamy bardzo dużo na poziomie nieświadomym nieuświadomionych skojarzeń albo przekonań. Na przykład, że żeby coś dostać albo żeby o coś Boga poprosić, to ja muszę najpierw zasłużyć. A przecież wczoraj zrobiłam coś nieładnego, tak? Albo, nie wiem, no nie jestem zbyt dobrą osobą, tak? Zdarzyło mi się nakrzyczeć na dziecko, nie wiem, coś tam zrobić. Więc już od razu nam się pojawia opór, tak? Że ja nie będę prosiła, bo prawdopodobnie tego nie dostanę, bo nie zasłużyłam. Drugą sprawą, drugim takim przekonaniem jest, że to, z czym się często spotykam, że Bóg ma dużo więcej spraw na głowie, tak, niż nasze pojedyncze życie, bo przecież wojny, bo przecież te wszystkie, tak, choroby, inne jakieś tam sprawy. Więc my też ustawiamy się w takiej pozycji, że nie jestem ważna, tak, że przecież jest tam 7 czy 8 miliardów ludzi na świecie, więc kim ja jestem, żeby tutaj listy do Boga. Więc ja zdecydowanie odradzam, żeby na przykład jak się pisze takie zamówienie, no ma pewną strukturę, tak? Piszemy tam droga siło wyższa, czy drogi uniwersum. No, w każdym razie ja używam takiego zwrotu, niektórzy proszą anioły, a później opisujemy, o co dokładnie nam chodzi. To żeby jednak w tym zwrocie nie używać słowa Bóg, właśnie z tego powodu, żeby nie uruchomiły nam się te nieuświadomione przekonania i żebyśmy sami nie sabotowali nieświadomie tego, o co prosimy, otrzymania tego. Natomiast z aniołami jest dużo lepiej, ponieważ anioły mają dobry PR i większość ludzi do aniołów ma pozytywny stosunek, wierzy w to, że ma swojego anioła stróża, tak, i że anioły generalnie są pomocne, w związku z tym tutaj nie ma tego oporu, tak, więc z aniołami okej. Jeżeli ktoś chce pisać zamówienia do aniołów, to jak najbardziej. Mam taką znajomą, która właśnie ma blaty z archaniołem Michałem, przecież tak by, no to ona sama tak mówi. I faktycznie ma tak, że o co nie poprosi, to jej się to zrealizuje, więc jeżeli mamy taki właśnie już dobrą, jakby dobre doświadczenie w tym temacie anielskim. Taką korelację dobrą. Tak, tak, tak. Mamy takie poczucie, że tak, faktycznie anioły są i one są po to, żeby nam tutaj pomagać, to i to dla nas działa, to jak najbardziej tego używać. Więc te zajęcia cieszą się sporym powodzeniem i zainteresowaniem. Natomiast to jest bardziej forma szkolenia niż warsztatów. Ja bardziej uczę tam, jak to zrobić. Natomiast sam proces pisania zamówienia jest już procesem, który wykonuje się po zajęciach w domu, w tym momencie, w którym czujemy, że już jesteśmy gotowi to zamówienie napisać. A później po prostu ja, można się ze mną skonsultować, wysłać takie zamówienie do mnie, żebym ja sprawdziła, czy tam, tak, czy ktoś nie poprosił o coś, co może mu zaszkodzić, albo czy ta prośba jest jakby kompletna, tak, bo często ludzie piszą zamówienie i z naszej wcześniejszej rozmowy wynika, na czym im tak naprawdę zależy, ja później dostaję zamówienie, w którym są na przykład uwzględnione jakieś dwa punkty, tak, a te istotne rzeczy, o których ta osoba mi mówiła, w ogóle się tam nie pojawiły. Więc często występuje w roli konsultanta, natomiast często też występuje w roli osoby, która odbiera reklamację. To już jest mniej miła część.
Ponieważ kiedy ktoś napisze zamówienie i to zamówienie mu się nie zrealizuje, to pierwszą osobą, do której przychodzisz, by złożyć reklamację, jestem ja. Nie wiem dlaczego, ponieważ przecież zamówienie nie było skierowane do mnie, tylko do zupełnie innej instancji. Ale były momenty, kiedy naprawdę czułam się sfrustrowana przyjmowaniem, udzielaniem tych wyjaśnień. Ale opowiem taką historyjkę właśnie, jak przyszła do mnie moja klientka i powiedziała z pretensją w głosie, że napisała zamówienie, które się nie zrealizowało i ona teraz oczekuje ode mnie informacji zwrotnej, dlaczego. Więc ja zapytałam, co ona zamówiła. I ona powiedziała, że napisała w zamówieniu, poprosiła, żeby do jakiegoś tam określonego terminu sprzedały się jej obrazy. I to się nie zadziało. Więc ja ją zapytałam, dlaczego chciała sprzedać te obrazy. Więc ona powiedziała, że chciała sprzedać, to było dla niej oczywiste, że chciała sprzedać te obrazy, ponieważ potrzebowała pieniędzy. Więc powiedziałam, że w takim razie powinna napisać zamówienie na pieniądze, a nie na sprzedaż obrazów, tak? Ponieważ ja już wiedziałam, że intencja, tak? Że tak naprawdę ona pisze jedno, a chodzi o zupełnie coś innego. Ale nie, że tak powiem, zadała mi kolejne pytanie, do czego jej są potrzebne te pieniądze. No i okazało się, że ona chce wyprowadzić się z domu od rodziców i potrzebuje uzbierać sobie na 3 miesiące kwotę, która na 3 miesiące pokrywałaby jej wynajem tego mieszkania i później, tak, żeby później już będzie się czuła na tyle bezpiecznie, żeby później móc sobie już zarobić na te kolejne miesiące. Więc ostatecznie powiedziałam, żeby napisała zamówienie na to mieszkanie i umieściła w tym zamówieniu informację, że stać ją na to mieszkanie, że płaci regularnie opłaty z łatwością, z lekkością i tak dalej. Ale to pokazuje właśnie, że ludzie potrzebują tego typu zajęć, ponieważ to już nawet nie chodzi o to, my wiemy, że możemy się pomodlić, wiemy, że możemy poprosić i to dostać, ale okazuje się, że kiedy już mamy to zrobić, to popełniamy całą masę właśnie takich, tego typu błędów, tak? Które później powodują, że nie dostajemy tego, o co poprosiliśmy, a właściwie dostajemy, nie poprosiliśmy, tak? Dlatego, że ona tak naprawdę chodziło jej coś zupełnie innego. Więc te zajęcia pomagają między innymi dotrzeć do tego, o co tak naprawdę nam chodzi, czego byśmy chcieli i o to skutecznie poprosić. Jest też dużo powodów, dla których to zamówienie może się nie zrealizować i to też są ważne informacje. Ja pokazuję, uczę ludzi, kiedy są najlepsze momenty w ich życiu, żeby sobie coś zamówić, dlatego że my jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, pod wpływem, tak wpływają na nas różne planety. Każdy się zetknął z astrologią, wie, że są różne jakieś tam tranzyty, że są jakieś tak, że są jakieś koniunkcje, że jakieś planety ze sobą wchodzą w korelacje i to wpływa na nasz horoskop. W związku z tym są momenty w naszym życiu, kiedy te zamówienia z łatwością nam się będą realizowały, albo zamówienia na pewnego rodzaju rzeczy, projekty będą nam się łatwiej realizowały, a na pewnego rodzaju projekty trudniej. W związku z tym poznanie tych cykli, tak, i ta informacja, kiedy jest najlepszy czas na zamawianie konkretnej rzeczy, daje to większą skuteczność w zamawianiu. Więc między innymi to są takie informacje, których ja udzielam na tych zajęciach. Dodatkowo to, co może blokować otrzymanie, to są właśnie różnego rodzaju nieuświadomione przekonania, typu nie zasługuję, nie jestem wart, to jest niemożliwe, żeby to zrealizować, tak, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym też pokazuję, jakimi technikami, można powiedzieć, oczyszczać się z tych przekonań, tak, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania tego, o co poprosiliśmy. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o odnajdywaniu problemów, czy o czymś takim, że klient przychodzi, ma jakiś problem i dowiaduje się, czy to z tego narzędzia, czy z tamtego, jaki tak naprawdę problem leży do przepracowania. Mhm. Ale czy gra pomaga rozwiązywać te problemy, czy po wyjściu, jakby po przegraniu całej gry, jesteśmy w stanie sami sobie dalej poradzić z danym problemem? Tak, po wygraniu gry. Po wygraniu gry, tak. A można wygrać albo przegrać? Nie, można tylko wygrać, więc po wygraniu gry. Tak, ja, tak, dla mnie to jest oczywiste, że ja zawsze mówię, ludzie też często mnie o to pytają, uważam, że to byłoby okrutne, gdyby gra
polega tylko na tym, że my dowiadujemy się, jakie mamy problemy, a następnie wychodzimy i z tą całą wiedzą zostajemy. Myślę, że lepiej byłoby w takiej sytuacji po prostu tego nie wiedzieć. Natomiast gra pomaga zarówno dowiedzieć się, jakie to są problemy, jak je przepracować. Co to znaczy przepracować? Bo dla ludzi, którzy są nastawieni na działanie i dla ludzi, którzy bardzo często podczas tych zajęć mówią, no dobrze, zapytałaś mnie te emocje, robimy te wszystkie rzeczy, ale co dalej? Co ja tak naprawdę mam zacząć teraz robić? Przyznam, że to pytanie mnie przez pewien czas wytrącało trochę z równowagi. Bo ciężko jest niektórym wytłumaczyć, że nie chodzi o to, żeby... Nie chodzi o robienie. Chodzi o czucie. Dlatego, że myślę, że ważną informacją jest to, że my mamy tak naprawdę... Nasz mózg składa się z trzech mózgów. Tak? Dzieli się na takie trzy rodzaje tkanek. Mówi się o tym nawet w niektórych książkach, że my mamy po prostu trzy mózgi. Mózg gadzi, mózg saczy i korę nową. I każdy z tych mózgów pełni inną funkcję, czyli możemy powiedzieć, że my myślimy, czujemy i działamy. Problem polega na tym, że mózg myślący nie komunikuje się bezpośrednio z mózgiem działającym, ten, którym jest związany z robieniem. I teraz jaki jest skutek? Skutek czy efekt tego jest taki, że ja mogę wiedzieć, co powinnam zrobić. Tak? Ja na przykład wiem, że muszę, na przykład szukam pracy, więc powinnam chodzić na rozmowy w sprawie pracy, tak? Ale nie robię tego. Albo wiem, że jestem w toksycznej relacji, gdzie powinnam odejść, ale nie robię tego. My nieraz mamy takich znajomych, którzy ciągle tkwią w swoich problemach. My mówimy, no zrób coś wreszcie, zrób coś, a ta osoba tego nie robi i mówimy, złościmy się wręcz na nią, tak? Przecież to jest takie proste, ja wiem, co ona powinna zrobić, dlaczego ona tego nie robi, czy on tego nie robi. Więc to jest oczywiście proste, jak się na to patrzy z boku. Natomiast ta osoba nie robi tego celowo, bo nikt z nas celowo nie organizuje sobie życia w taki sposób, żeby mieć jak najwięcej cierpienia. Chociaż być może są też takie osoby, ale przeważnie tego nie robimy. Nie robimy tego celowo. Raczej każdy z nas deklaruje, że chciałby być szczęśliwszy i lepiej się czuć. Więc teraz tak, nawet jeżeli ja na poziomie głowy wiem, co powinnam zrobić, to dopóki ja nie uporządkuję moich uczuć, mój mózg myślący, żeby się skomunikować z mózgiem działającym, musi się skomunikować przez uczucia. W związku z tym, żebym ja mogła się inaczej zacząć zachowywać, uwolnić się z dnia świstaka, ja muszę dotknąć moich uczuć. Muszę dosłownie przeżyć te uczucia w środku ciała, dlatego że uczucia przeżywa się w ciele. Uczucia to są dosłownie doznania fizyczne, których my doświadczamy. Tak? Kiedy się złościmy, ciało nam się napina, podnosi nam się ciśnienie, robi nam się gorąco, tak? Napinają nam się mięśnie po to, żebyśmy się mogli obronić. Kiedy jest nam przykro, smutno, ramiona są opuszczone, ciało jest raczej do dołu, trzęsie nam się górna część klatki piersiowej, i zaczynamy płakać, tak? Kiedy się boimy, pojawia się napięcie na przestrzeni od gardła tutaj w tej części ciała, tak? To jest lęk. Więc żeby móc uwolnić się od swojego problemu, czyli można by powiedzieć, dowiadujemy się, jakiego rodzaju jest to problem, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą, która się wydarza, jest poczucie tych uczuć, które są z tym związane, przeżycie ich do końca. Dlatego, że my tak naprawdę nie przeżywamy uczuć do końca. Co to znaczy? Tak? Bo ja wiem, że te sformułowania, które dla mnie są jasne, nie zawsze bywają jasne dla innych. Chodzi o to, że my w dzieciństwie otrzymujemy całą masę komunikatów, tak? Nie złość się, uspokój się, przestań płakać, dlaczego beczysz, tak? Jesteś mazgajem, albo do chłopców się mówi, tak? Że chłopcy nie płaczą, dziewczynki się nie złoszczą, złość piękności szkodzi, tak? Jak się boimy, to też nie bój się, nie wstydź się, tak? Czyli można powiedzieć, całe dzieciństwo jesteśmy bombardowani komunikatami o tym, że to, co czujemy, jest złe, tak? Że powinniśmy przestać to robić. Ponieważ uczucia pojawiają się w ciele spontanicznie, w związku z tym jedynym sposobem, w jaki możemy te uczucia zablokować, jest napięcie mięśni brzucha i wstrzymanie oddechu. I my popadamy w nawyk robienia tego. I później w dorosłym życiu, jak ja to mówię, nie oddychamy. Jesteśmy cały czas spięci. W momencie, w którym pojawia się trudna sytuacja, szef wzywa nas na rozmowę, my tak naprawdę jesteśmy w tym momencie pełni, tak? Lęku, złości, bo na przykład mówi nam różne przykre rzeczy, ale my nie możemy zareagować spontanicznie.
tak jak zareagowałoby dziecko, tak? Czy tak jak zareagowało przestraszone zwierzę, czy zezłoszczone zwierzę. My musimy zachować się profesjonalnie, tak? Jak dorośli. Czyli stłumić to wszystko po to, żeby nie palnąć kogoś, kto mówi nam różne przykre rzeczy, albo wręcz nas obraża, albo traktuje nas bez szacunku, tak? My nie możemy tego zrobić. W związku z tym chowamy to wszystko i z tym wychodzimy. I to uczucie jest nieprzeżyte do końca. Czyli można powiedzieć, poszedł impuls, myśmy coś poczuli, napięliśmy brzuch, przestaliśmy, wstrzymaliśmy oddech i to zostało w nas. I te uczucia odkładają się, odkładają, odkładają, aż wreszcie zaczynamy chorować. Taki jest efekt. Ale dobra wiadomość jest taka, że te uczucia można przeżyć do końca. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że uczucia tak jakby wchodzą od spodu, od stóp, tak jak pewnego rodzaju energia, to możemy powiedzieć, jeżeli my im nie będziemy stawiali oporu, nie będziemy napinać ciała i będziemy oddychać, to będziemy, można powiedzieć, wyleci górą. Najprościej można by sobie to tak wyobrazić. I żeby to się zadziało podczas gry, ja często, to jest, ci co ze mną grali to wiedzą, że często mówię oddychaj, oddychaj, weź głęboki oddech, tak? Bo ja widzę już, że dana osoba zaczyna opowiadać o problemie, albo losuje któreś z przekonań, albo coś innego tam się w grze zadziewa. Ja już widzę, że ta osoba się automatycznie napina i wstrzymuje oddech. I ja już wiem, że to jest ten moment, kiedy właśnie weź głęboki oddech, oddychaj, poczuj, co się z tobą dzieje. Tak? I to jest ten moment, kiedy my przeżywamy uczucia. Ludzie często płaczą w czasie gry, złoszczą się. Jest taki element gry, ja tutaj go nie wyciągnęłam, zabawowe obwinianie. To jest tak naprawdę najbardziej nielubiany element tej gry, który polega na tym, że kiedy staniemy tutaj z taką brzydką ręką na tym polu, to jeżeli na przykład gramy na taki problem, że nie wiem, nie możemy dogadać się z mężem, to ja stawiam taką kartkę, która reprezentuje tego męża, no i to jest okazja, żeby temu mężowi tam w bezpieczny sposób wygarnąć, tak? Często ludzie ćwiczenia podchodzą z dystansem, tak? Robią to w zabawnej formie, ale często bardzo się angażują w to ćwiczenie. I to jest okej. Ja na to pozwalam. Często jest to jedyny sposób, żeby pomóc tej osobie te uczucia w tym momencie przeżyć. I często ludzie dosłownie rzucają butelkami w tą kartkę, tak, wrzeszczą. Często to jest pierwszy moment, kiedy mają okazję się tak naprawdę zezłościć na kogoś, kto ich bardzo rani, tak? Nie mają odwagi zrobić tego w stosunku do prawdziwej, realnej osoby, ale przeżycie tego na warsztacie jest dla naszej podświadomości tak samo prawdziwe, jakby się to zadziało, jak to się ładnie mówi, w realu, tak? W realnej rzeczywistości. Więc tak naprawdę podstawa tych wszystkich, tej całej pracy, zarówno na tym narzędziu, tak na iskrach, jak i na Satori, nie jest tak naprawdę to, co jest napisane na tych kartkach. Nie jest to, co my wyciągamy. To, na co my sobie pozwolimy w trakcie gry, to, co pozwolimy sobie przeżyć, te uczucia, których dotykamy. Że zrobi nam się smutno, że się rozpłaczemy, że kiedy się zezłościmy albo przestraszymy i ja uda mi się wyłapać ten moment i powiem do tej osoby oddychaj, tak? Położę jej rękę na ramieniu, pobędę z nią, ona na przykład zacznie płakać w tym momencie. Często jest na warsztatach tak, że ja widzę, że ktoś na przykład chce się rozpłakać, bo po tylu latach już po prostu widzę to, tak? Więc często wiem, że wiem już, co pomaga, tak? Wiem, że stanięcie za plecami, położenie ręki na plecach, tak? Dotknięcie w odpowiednim miejscu, to jest to, co albo wypowiedzenie pewnych słów zachęca tą osobę do tego, żeby sobie na te uczucia pozwolić. Często to jest pierwszy raz, kiedy ta osoba często w życiu sobie na to, pozwala sobie na coś, tak? Też to, co często słyszę od klientów, to, że jestem taka duża, tak? Że to jest bardzo dobre i że nie powinnam chudnąć, ponieważ jestem idealna, ponieważ często moich klientów przytulam, tak? W związku z tym często się zdarza, że ktoś się w dosłownym sensie wypłakuje po prostu na moim biuście, na zajęciach. I tak, pamiętam dziewczynę, która na warsztatach powiedziała, nigdy nie rozumiałam, co wszyscy widzą w dużych cyckach, ale dzisiaj pierwszy raz to do mnie dotarło, że duże cycki są fajne, czy duże piersi są fajne. Więc czasem bywa i tak. Więc tak naprawdę najważniejsza rzecz, która się rozgrywa na tych zajęciach, to jest właśnie to, o czym teraz opowiedziałam. Nie te kartki, nie rzucanie kostką, wejście w kontakt ze sobą, wejście w kontakt ze swoim ciałem, pozwolenie sobie na ten lęk, na ten smutek, na złość, rzucenie butelką, przeklinanie, tak? Naprawdę
no bywa naprawdę bardzo ekspresyjnie na tych zajęciach. Ale żeby nikogo nie wystraszyć, tak, bo to o niektórych rozmawianie o uczuciach wyzwala w nich paniczny lęk, chciałam powiedzieć, że to są bardzo wesołe zajęcia. Ja się śmieję, że to są najweselsze zajęcia z wybaczania, na jakie można przyjść, bo my się naprawdę bardzo dużo śmiejemy, bardzo dużo sobie żartujemy, więc jest w tym dużo lekkości też, tak? Zarówno płaczemy, jak i się śmiejemy. Jest bardzo duża równowaga. Poza tym energia śmiechu jest bardzo, ma bardzo wysoką wibrację, więc często obśmianie jakiegoś problemu czy roześmianie się w grupie daje dużą ulgę, tak? Pozwala poruszyć ciało, pozwala poruszyć energię w ciele i to łatwiej potem uwolnić się od też tych nieprzyjemnych dla nas emocji. Także to jest sedno tak naprawdę tej pracy. I to było chyba najważniejsze, co trzeba było na temat tej gry powiedzieć. Tak przynajmniej ja w tym momencie czuję. Tak, tak, tak. Uczucia. Tu jest nawet takie pole też, właśnie duchowy unik. Na tym polu, kiedy idzie się do przodu, ludzie trafiają. Na to pole trafiają osoby, które nie chcą mieć do czynienia z uczuciami. I wtedy gra naprawdę działa w magiczny sposób, czyli w grze odtwarza się tak naprawdę to, co robimy w życiu. Więc jeżeli właśnie my mamy tendencję do zaprzeczania, do niedotykania uczuć, to czasami się zdarza, naprawdę to przeczy prawu prawdopodobieństwa, ponieważ ludzie potrafią kilkanaście razy iść w tej z powrotem i nieustannie trafiać na to pole, dopóki wreszcie nie poczują, tak? Często są sfrustrowani, ponieważ wszyscy już poszli dalej, a oni dalej tkwią w tym miejscu, tak jak w życiu, tak? Wszyscy już idą dalej, a tkwię w tym samym miejscu, bo nie chcę dotknąć tych uczuć. Więc gra, zagranie w grę pokazuje nam tak naprawdę, daje nam bardzo dużo informacji, jak my w życiu funkcjonujemy. Jest też taka kubka z kartami, gdzie jest napisane wyobraź sobie. I też zauważyłam, że osoby, które nie żyją, można by powiedzieć, tak bardzo osadzone w swoim życiu, tylko głównie żyją w swoich fantazjach, albo negatywnych fantazjach na swój temat, albo właśnie tak naprawdę żyją w fantazji na temat swojego życia, czyli wszystko jest dla nich cudowne, wspaniałe, nie mają żadnych problemów, to na przykład zauważyłam, że one bardzo często trafiają na pole wyobraź sobie i na przykład mają tych kart 10 czy 12 w trakcie gry, a nikt inny oprócz nich nie ciągnie, tak? I to też są takie wskazówki, to już nam pokazuje, w jaki sposób my funkcjonujemy w życiu, więc i to powodem, dla którego tak się dzieje, są właśnie te uczucia, które są w nas. My siadamy do stołu i mamy te uczucia w sobie i gra na to, można powiedzieć, reaguje. I prowadzi nas w taki sposób, żeby pomóc nam się od tych uczuć uwolnić. Dobrze, kto może zagrać taką grę? Czy dzieci mogą zagrać, czy tylko dorosłe osoby? Na pudełku jest napisane, że można grać od 14 roku życia. Natomiast przyznam się, że nigdy nie grałam z żadnym dzieckiem. I raczej nie zamierzam, póki co, nie mam tego w planach. Poza tym jakby z samych zasad, na jakich ja pracuję tylko z osobami pełnoletnimi, tak? W związku z tym zdarzyły mi się osoby tam 20-letnie na przykład, tak? Ale z dziećmi nigdy nie grałam, także nie mam takiego doświadczenia. Natomiast no, Tipping, czyli autor gry, wychodzi z założenia, że kiedy ma się już 14 lat, można już zacząć pracować w taki sposób, tak. Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą opowieść w zasadzie o różnych narzędziach do pracy. Wydaje się nie tylko z problemami, ale rzeczywiście z uczuciami, które pod tymi problemami gdzieś siedzą. To znaczy, to jest to samo. Problem zawsze oznacza, że jest uczucie, które jest dla nas trudne, tak. Mhm. No więc, no, przyznam się, że bardzo ciekawe, nowe narzędzia, które dzisiaj mi pokazałaś. Do tej pory nie miałam do czynienia jakby z takimi grami. I fajnie, bo zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć. Więc co, ja serdecznie polecam w ogóle, jak zwykle, przyglądanie się sobie, pracę nad sobą, no i fajne, ciekawe gry. Ja zapraszam na zajęcia, tak, zwłaszcza na warsztaty.
Fajnie jest posłuchać, fajnie jest poobserwować, ale najfajniej jest doświadczyć. I wiem, że często, kiedy się słucha tego typu opowieści, to człowiek często się coś takiego włącza, że okej, okay, im się udało, im to pomogło, ale to nie dla mnie, albo mi to na pewno nie pomoże. Ja uwielbiam klientów, którzy mówią, mi już nikt nie pomoże, tak, to jest dla mnie wyzwanie, także jak najbardziej doświadczenie i zobaczenie tego, jak to faktycznie działa. Ważne jest to, że nie trzeba wierzyć w to. To dla mnie jest ważne i wiem, że dla osób jest ważne. Nie trzeba wierzyć w te koncepcje duchowe, nie trzeba tutaj mieć wiary w to, że nam coś pomoże. Można pozostać sceptycznym. Ja często mówię, że sceptyczni mają lepiej, dlatego że nie mają oczekiwań, nie spodziewają się, że cokolwiek im to pomoże, w związku z tym nie wywierają też presji i ta praca często idzie dużo skuteczniej niż u osób, które są nastawione na to, że właśnie będą miały efekt. Więc czy jesteście sceptyczni, czy jesteście tak wierzący, że tak się wyrażę, to myślę, że to są takie fajne narzędzia, na których warto spróbować i zobaczyć, jak to dla nas zadziała. A faktycznie działa. Fajnie. Dziękuję Ci ślicznie. Również Ci dziękuję.